Cześć, witajcie, się nazywam Rygden, a to kolejny odcinek Strasznych Dobranocek. Dzisiaj o paskudach, a jeszcze przed tym chciałbym powiedzieć, że odnośnie mojego kanału, że on ma być połączeniem gier i właśnie takich strasznych rzeczy, takich jak horrorów i innych takich rzeczy. Więc nie przedłużając już, zaczynamy. Paskudy to znane na całym obszarze Beskidów, a więc nie tylko w Polsce, ale i w Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Jaskiniowe upiory o szarej skórze, zielonych kocich oczach i trójkątnych zębach. Plemię tych istot przed wiekami żyło sobie spokojnie na powierzchni, uprawiając rolę, hodując owce i nie wadząc nikomu. Niestety, najazd zapomnianej już dziś hordy rabusiów wytrzeźbił je niemal zupełnie. Ocalałe niedobitki uciekły przed śmiercią pod ziemię. Tam, zgorzchniałe na skutek porażki, istoty zapragnęły nieśmiertelności, która pomogłaby im w zemście na swych ciemiężcach. Dobrowolnie przyjęły na siebie klątwę nieumarłych. Na jej skutek istotnie stały się odporne na głód, ból i zimno. Od tej pory starzały się bardzo powoli. Niestety, ciała paskudów, bo tak ich odtąd nazywano, uległy deformacji, skarlały, wychudły i stały się bardzo wrażliwe na światło. Umysły zaś zatruła nienawiść do wszystkiego, co żywe. Podziemne upiory rodziły się odtąd ze skamieniałych kokonów, wiszących u sklepień jaskiń. Nawis taki łatwo można było wziąć za stalaktyt. Z każdego jednorazowo wyłaziło kilka młodych. Z początku żywiły się one nietoperzami, pająkami i myszami. Po kilku latach, gdy dojrzały, zasypiały na rok, a po jego upływie budziły się już w dorosłej formie. Wtedy całymi stadami przychodziły w nocy do górskich wiosek, by wysysać ludziom i zwierzętom ciepłą, pożywną krew. I to tyle na dziś. Ja wam życzę szarych koszmarów i dobranoc.